O, widzisz. Ty wiesz, że my robimy już ten program ponad 2 lata i nigdy nie powiedziałem mojemu gościowi: zagraj Highway to Hell? Teraz dopiero to mogę powiedzieć. To możesz to powiedzieć. Super, super. To jest tak, to jest gitara do tego. To jest ten instrument, tak. Tak, w ogóle, wiesz, jakby... Powiedz, dlaczego SG, a nie Les Paul? Bo AC/DC, no. Mhm. Bo AC/DC, bo jak zobaczyłem za dzieciaka Angusa, to stwierdziłem, że po prostu... Że muszę mieć taką gitarę, ja nie chciałem czerwonej. Aha. Za żadne skarby nie chciałem takiej Sherry, jak on gra, ale po prostu marzyło mi się SG. I kiedy polecieliśmy z Natalią Kukulską do Stanów, to jakoś mi się tak zamarzyło, że chciałem V-kę, że Gibson V, przybiłem sobie Gibsona V. Póki nie wziąłem w tam Chicago Music Exchange Gibsona V do łapy i stwierdziłem, że oj, w ogóle to nie jest gitara dla mnie, że ani manualnie, ani nie wiem, jak ją złapać w ogóle, coś mi tam nie pasuje. Taka niby gitara do łojenia, a w ogóle do niczego to mi się nie nadaje. Więc dostałem od jednego z ekspedientów po prostu orzechowe takie SG. Mhm. Niestety nie było mnie wtedy na nie stać, ale jak zacząłem grać na tej gitarze, to wszystkie te wspomnienia związane z AC/DC, jak tata mi to puszczał, jak oglądaliśmy razem koncerty i to wszystko było tak namacalnie piękne, że stwierdziłem, że chyba czas po prostu kupić sobie Gibola i czas sobie zrobić SG. Nie byłem fanem Les Pauli, zawsze wydawało mi się kołkowate i ciężkie. Mhm. Oczywiście po czasie zwracam honor i myślę, że będzie to gdzieś w przyszłości jakiś zakup dla mnie, żeby mieć takiego, bo to są piękne instrumenty, ale też ciężko trafić dobry egzemplarz. Podobnie też było z SG. Nie chciałem nowej gitary, postanowiłem, że chcę coś starego, więc kiedy polecieliśmy znowu do Nowego Jorku, to spędziliśmy cały dzień chodząc po sklepach muzycznych i tą znalazłem na Brooklynie. Mhm. Stargowałem się, nie powiem ile zapłaciłem, ale fajna, rozsądna jak cena. Na Brooklynie to dobry instrument. I na pewno był grany. Przegrałem tych gitar, po prostu powiem, bardzo wiele tego dnia. Mhm. I był po prostu wzmacniacz Princetona, kostka Tube Screamer, wziąłem do ręki, zagrałem. Stwierdziłem, że to właśnie tego potrzebuję. Żeby nie była ona taka ani stricte rockowa, ani bluesowa, ani popowa. No, SG też jest takim modelem, który gdzieś tam będzie bardziej pojęty w muzyce, powiedzmy sobie szczerze, gitarowej. Ale nie będzie ona szeroko wykorzystywana w popie, aczkolwiek ja uważam, że ona jest fantastyczna do grania też. Też tak samo jak ten Tele, będzie miała do dyspozycji parę fajnych sytuacji, gdzie po prostu te przetworniki się odezwą zupełnie inaczej. To są stare przetworniki, ona jest z 1988 roku. Ja lubię generalnie nowe gitary, więc musiała być młodsza ode mnie chociaż te 2 lata. Ale ona jej się fajnie odezwie właśnie w takim, powiedzmy, jakimś cały czas quasi-popie. Myślę o tym, że nie wiem, czy dobrą mam teorię, ale jakoś tak Les Paul wyprzedził konkurencyjnie SG, że ta SG jest w ogóle niedocenianym instrumentem. Też tak uważam, też tak uważam. Szczególnie, że ta się... Pięknie się odzywa w ogóle. Jest taka brzydka, brudna i na przesterze, jak się odpali. Fajnie gada. Ona jest taka, SG jest taka płaska w soundzie, nie? Bo Gibson jest, Les Paul jest taki w ogóle okrągły, w ogóle masywny. Ta jest tak jakby trochę ma podcięty dół. Ale wiesz co, też przez to lepiej siedzi w miksie. Tak, zdecydowanie. Ona, aczkolwiek ta, na tą trafiłem i ona ma zdecydowanie ten humbucker właśnie przygryfowy. Albo, ale z kolei... B
bardzo mi się ona spodobała od samego początku, dlatego że właśnie bardzo jest wyważona. I nadaje od razu charakter. To jest jeden z tych instrumentów, które bierzesz do łapy i cię inspiruje. I właśnie dlatego teraz sobie siedzę i mam tak, że już zagram i ciężko mi aż przerwać. Coś w tym jest, bo to przypomniało mi się teraz moje początki jakby gry na instrumentach elektrycznych, kiedy Jolany były właśnie w takim kształcie jak te Gibsony SG i my graliśmy na tych Jolanach, bawiliśmy się w muzykę rock'n'rollową i potem jak któryś miał oryginalnego tego Gibsona, to nie mogliśmy w ogóle oddać tej gitary z rąk, bo ona, tak jak mówisz, brało się do ręki i już się chciało z nią właśnie zostać. Właśnie no. Z nią się gra i właśnie ja z nią gram takiego starego rocka zazwyczaj, po prostu ona mnie od razu tego inspiruje, ale to też jest tak, że w ogóle, wiesz dlaczego jest niedoceniany? SG to z tego, co ja się naczytałem, to była tańsza wersja Les Paula. Mhm. Że chodziło o to, żeby obciąć koszty produkcyjne, żeby była tańsza gitara dostępna do zakupu dla wszystkich, ponieważ Les Paule były o wiele droższe. Mhm. Więc po pierwsze ją spłaszczyli względem po prostu Gibsona Les Paula, wycięli tutaj, żeby obniżyć koszty i dlatego też ona, jak jest wisi na pasku, to gryf leci w dół. Dlatego, że ma bardzo cienki korpus. I przez te koszty produkcyjne po prostu... Ale to wystarczy do paska trochę ołowiu po prostu przywieźć. No trochę tak, a po prostu trzymać za gryf i pilnować tego, żeby nie spadała. A chociaż wiadomo, no te główki w Gibsonach to jest sławna sytuacja, że ta akurat chyba nigdy tego problemu nie miała. To jest w ogóle już lakier nitro, jest popękany i jest to fantastyczne, bardzo mi się to podoba. To są oryginalne części, nic z tym nie robiłem, jedynie szlif progów po prostu, jak ją przywiozłem do Polski. I muszę powiedzieć, że jestem z niej tak zadowolony, ale to też nie będzie gitara do wszystkiego. Mhm. Ale ona mnie inspiruje. I ona może leżeć po prostu gdzieś koło mojego biurka po prostu, patrzy na mnie, czy w sali prób. I wiem, że za każdym razem, jak ją wezmę do łapy, to chwilę z nią powalczę ze strojeniem, bo czasami bywa po prostu zła na mnie, że na niej nie gram. Ale potem, co ją wezmę do ręki, to zawsze wiem, że ten C-dur zabrzmi fantastycznie po prostu. Brudno, brzydko i tak jak po prostu tygrysy lubią najbardziej. Super. To pokaż tą wisienkę na torcie, którą masz ostatnią. No to widzę, Arturo, że finał zacny nam się zapowiada. No słuchaj, jakby marzyła mi się taka gitara pseudo-jazzowa i kultywuję też tradycję, że posiadam kilka białych gitar. No i jakoś powiem ci szczerze, kupiłem ją w ciemno, bo marzył mi się White Falcon. Ale akurat to była druga z tych, które przyszły do mnie w dzień urodzin 30. Nie stać mi było na gitarę nawet po takim dealu, jaki mam z Fenderem. I stwierdziłem po prostu, żeby spróbować najpierw w czymś tańszym, czy w ogóle Gretsch mi podejdzie. Nie było ich za bardzo też w Polsce. Były jakieś modele tańsze w Passy, ale nawet nie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzić, tylko stwierdziłem, dobra, podoba mi się, wybiorę sobie z trzech. Przyszły trzy w różnych kolorach. Oczywiście, że jak zobaczyłem białą, to już tamten nawet nie chciałem sprawdzać. I nie była to też miłość od pierwszego wejrzenia, głównie ze względu na brzmienie. Bo tak jak ona manualnie, no nie jest to też najwygodniejszy gryf, ale przyzwyczaiłem się do niej. Ona ma swoje ograniczenia, jest to Electromatic, jest to tańszy model w ogóle, składany w Korei, ale nie, jakby potem jak miałem już do dyspozycji White Falcona, który żeby sobie pograć, to nie odczułem ogromnej różnicy. To super. Raczej poczułem, że ta już jest bardziej moja niż ten White Falcon by był. Jedyne co musiałem zrobić, to przede wszystkim zainstalowałem sobie coś takiego, co się nazywa Vibromate, bo zakładanie strun w Bixby to jest katorga. Absolutnie, więc to mi to bardzo ułatwiło, zresztą wydłużyło menzurę i spowodowało, że lepiej stroi Bixby. Które też, wiadomo, ma swoje mankamenty, ale w tym wypadku bardzo się to spowodowało, że jest wszystko okej. I wymieniłem pick-upy na te najsławniejsze TV Jonesy, które po prostu były montowane w tych droższych Gretschach. Bo te, które były tutaj seryjnie, zwyczajnie, coś mi się tam nie podobało, brzmiały nie tak, jakbym chciał. Ta gitara, mimo że chciałem, żeby była bardziej jazzowa, to do jazzowych nie należy. Zresztą ja jazzu nie gram, więc ją wykorzystuję bardziej w tych rzeczach bluesowych, też w jakimś szeroko pojętym popie, czy u Mroza. Ona też brzmi jak dzwon, też zasługa tych pick-upów. Ale to nie jest to, że ona brzmi... bardzo ciepło, ale z bardzo fajną, jaskrawą górką, tak, która nie zabija, ale właśnie robi... To na przykład...
Jak się dołoży do tego reverb, to... Ma jakiś stary vibe. Ma taki swój twang. Tak, ma swój twang, a szczególnie jak się dopali, tu jest w ogóle ten TV Jones Plus. Ona czasami, ten TV Jones, ten akurat, przypomina mi Telecastera, ale zupełnie to się inaczej dzieje, kiedy odpalimy przester i nagle się okazuje... Przez to, że jest to hollow, to jest bardzo masywna w dole. I ładnie też brzmi. Nie zabija tym dołem właśnie na takich po prostu solówkowych brzmieniach, tylko właśnie... Ale wysoko ma bardzo ładne, okrągłe brzmienie. Tak. Nie? I właśnie, a z kolei właśnie jest, się przebija tą taką szklistością wręcz. Właśnie to mnie też zastanowiło, że ona bardziej się... Mimo, że ta przystawka powinna być jaśniejsza, to zdecydowanie ta górka się odzywa na tej drugiej. I ona też mnie inspiruje do zupełnie innego rodzaju grania. Mimo, że na początku właśnie to brzmienie mi się nie podobało, to gdzieś tam manualnie ona też mnie skłoniła do grania, powiedzmy, takiego vintage'owego popu. I ona to super. Ale ona się fantastycznie odzywa na przesterach. Nie jest to może instrument do grania nie wiadomo jakich solówek. Bardziej do melodyjek prostych. Nie jest ona w górze bardzo manualnie wygodna. Chociaż myślę, że jest to też kwestia przyzwyczajenia. Ja po prostu o niej myślę bardziej w kategoriach podkładowych gitar. Bardziej myślę właśnie o takim vintage'owym brzmieniu, które na przykład nie da mi Telecaster tego ciepła. A na przykład jak miałbyś wziąć gitarę, tak sobie ja myślę, jak miałbym taką możliwość jak ty, wziąć pierwszą lepszą gitarę, żeby pograć sobie w domu akordami, to bym chwycił tę. Myślę, że tak. Zdecydowanie. Ona się jak najbardziej do tego nadaje, jeżeli mówimy o gitarach elektrycznych, wiadomo. Więc jakby ona z tych moich elektryków jest najbardziej taka właśnie wdzięczna, jako podkładowa gitara. Ale przy okazji wygląda przefantastycznie, jest po prostu jest śliczną, piękną gitarą, się dobrze wygląda na scenie. Ale też te przestery po prostu dają radę. No absolutnie. I powiem ci, że trzeba mieć marynarkę, jak już się nią zakłada. No. Raczej tak. Albo przynajmniej koszulę. Jakby tego było mało, to była część z gitarami elektrycznymi, a teraz będzie część z gitarami akustycznymi. I w ten oto sposób wkraczamy do części akustycznej naszego spotkania, ale nim porozmawiamy o gitarach, jeszcze słówko o tak zwanym systemie wspierającym, bo coś specjalnego wjechało pod nogi. Czy słuchaj, to jest taki system, który wymyśliłem sobie, żeby być jednoosobową orkiestrą. Aha. Wypadek duetów, czy też na przykład grania z kachonistą bądź perkusjonalistą, żeby robić jednocześnie za gitarzystę i basistę. I w tym systemie wspierającym, fajnie to określiłeś, wchodzimy do polituna, polityn idzie do super oktawy. Oktawa jest wykorzystywana tylko na te dwie ostatnie struny. Żeby nie zaburzyć jakby sądu całej gitary, tylko się dopali, że mamy... Chodziło mi o to, żeby być jednoosobową orkiestrą. A jak udało ci się odseparować tylko dwie struny do oktawy? Ustawienie range jest po prostu w OC3. Aha. Teraz jeszcze są wyższe modele OC4, OC5. Właśnie czekam, aż się pojawi w Polsce do kupienia OC5, bo nie były dostępne przez pandemię. I po prostu system jakby taki trackingowy jest taki, że namierza tylko te najniższe częstotliwości, które uzupełnia w oktawę.
OC3 rozdziela się bezpośrednio do D-Boxa, który już idzie na front, do akustyka, mhm. i też idzie do Mimika. Mimik to jest dubler i świetnie się przydaje i do wykorzystywania na dwa wzmacniacze, i też do akustyka, bo nagle nam robi z jednego instrumentu jakby dwa. Mhm. Po prostu dubluje sygnał, nakładając swój algorytm. Jest to taki trochę chorus, ale mhm. nie chorusujący. Więc nie mamy efektu takiego, żebyśmy grali w Nightisy, tylko mamy efekt. Mamy po prostu poszerzanie... Byś miał dwunastkę. No nawet nie, bo... Ona też jest jasna sama w sobie, ta gitara. Ale ona daje nam efekt po prostu jakby grało dwóch gitarzystów. Aha. I to jest najważniejsze, że nagle w uszach czy na froncie robi się wrażenie tej ściany gitar. Jeszcze z basem. A ten niebieski? Niebieski to jest delay. Akurat fajne jest ustawienie. Nawet robiący pada, więc jeżeli w ogóle jeszcze ten czerwony to jest... To jest perkusja, ten czerwony. Nie, chciałbyś. Ten czerwony to już jest normalny reverb taki, jak często wykorzystuję. To jest akurat sprężyna. Fajne mało tutaj ustawienie, trochę inne. Więc jak dopalimy się mimikiem, zrobimy bas. Opędzić całą sztukę. Właśnie o to chodzi. Jednoosobowa orkiestra. Dobra, to teraz pogadajmy o gitarze, bo gitara dla przypomnienia Fender. Gitara dla przypomnienia Fender, dokładnie. Akurat się tak trafiło, że ja miałem coś na kształt gitary Ovation przez długi czas, na której grałem dość perkusyjnie, bo po prostu uderzałem i stukałem. I ona się dość ostro wysłużyła. I po tej gitarze po prostu się trafił właśnie deal mój z Fenderem i okazało się, że oprócz serii Elite, którą mam z Stratocastera, też chcieli bardzo wypuścić serię takich właśnie gitar akustycznych Paramount. Mhm. Gdzieś tam w oparciu o klasykę w ogóle gatunku i wypuścili takie trzy modele. Była to właśnie Dreadnought, Triple O i jeszcze taka trzecia, mniejsza, Parlor. Wszystkie były fantastyczne, ale jakoś oczywiście zdarzyło się, że pojechałem z Fenderem w trasę pokazywania sprzętu. Mhm. No i miałem też za zadanie pokazać właśnie też te gitary akustyczne. I po prostu wziąłem tą właśnie do ręki i się okazało, że jest to idealne rozwiązanie. Co w niej jest takiego super? Ja myślę, że ona mi się przede wszystkim spodobała manualnie, bo jest bardzo wygodna, i brzmieniowo, bo ona brzmi bardzo szeroko. Nie jest to tradycyjnie brzmiący, powiedzmy, oldschoolowy akustyk typu Martin. Zdecydowanie był to od razu taki instrument, który zabrzmiał mi nowocześnie i popowo. I potrzebowałem właśnie takiego instrumentu, który zabrzmi szeroko, nowocześnie, taki, który się zmieści bardzo ładnie w nowym miksie. I ta brzmi jak gitara akustyczna po prostu. No. I na sucho, i pod mikrofonem, i przez ten mój system wspierający. Czy jak używasz takiego systemu, to jeszcze używasz mikrofonu, czy nie? Czasami tak. Aha. No bo jeżeli używam, się rozbijam na stereo, to fajnie jeszcze na środku wrzucić właśnie taką normalną gitarę, po prostu gdzieś przy 12 progu umieścić jakieś, czy to będzie pojemnik, czy to będzie jakiś taki po prostu szeroki dynamik. Bardzo mi się to podoba wtedy, bo jest połączenie też tego pudła, która ona po prostu sama z pudła brzmi. Ona fajnie brzmi szlachetnie z pudła i jeszcze w połączeniu z tym systemem, który to oddaje. Ja ją też zazwyczaj stroję w drop D, dlatego żeby ona się w ogóle odzywała tak szeroko.
się to w tej gitarze, że ona nie jest krzykliwa, tak jak... Właśnie o to chodzi. Nie uderzasz, to ona brzmi szlachetnie i brzmi całym pasmem równo. Otóż właśnie, i to mi się w niej spodobało, po prostu tak sobie wyobrażałem brzmienie gitary akustycznej, więc to nie było dla mnie jakieś nie wiadomo odkrycie, że o Jezu, ta gitara brzmi jakoś inaczej, że wyjątkowa jest. Nie, po prostu szukałem dobrego akustyka, wziąłem ją do ręki, zagrałem... I poczułem, że no chyba takiej właśnie szukałem. I poszukałeś, ale się okazało, że nie wystarczyła ci jedna, więc kupiłeś sobie drugą akustyczną, która ma jeszcze więcej stron. Tak, dokładnie. Sprawdźmy. Tak. To taka gitara do kompletu, mam wrażenie, bo już białą ze złotym osprzętem widziałem. Trochę tak, no. Masz rację, to jest w ogóle White Falcon. Miałem najpierw wersję sześciostrunową, ale znowu czegoś mi brakowało, więc stwierdziłem, że chcę też taką białą, ale właśnie dwunastkę. I no, masz rację, no, jest tu zdecydowanie więcej strun, mamy 12. Gryf jest samolot, jest trochę kołkowaty. Nie jest to najwygodniejsza gitara na świecie, muszę przyznać, ale generalnie żadna dwunastka chyba nigdy nie jest i nie będzie. Jak ktoś wymyśli kiedyś wygodną dwunastkę, to naprawdę powinien dostać gitarowego Nobla. I to jest taka gitarka, ale też jest dobra do nauki grania, nie? Bo to precyzyjnie musisz wszystko złapać, żeby ona też... Wiesz co, ja myślę, że ona bardziej jest do zniechęcenia kogoś. Myślisz? Wiesz? To jest ten problem z tą gitarą, że ona jest taka dość... No nie jest ona wygodna. Ona pięknie brzmi. Pięknie się odzywa, pięknie brzmi też w dole w ogóle, ona sama w sobie jest fantastyczną gitarą. Nie jest ona wygodna, dlatego że, powiem ci szczerze, po 12 minutach grania na niej, to bolą zwyczajnie palce tego, że naciąg tu jest bardzo potężny, żeby po prostu zmieścić te 12 stron na jednym gryfie. Żeby zagrać na niej dość precyzyjnie, trzeba się nieźle namęczyć i bolą zdecydowanie opuszki. Ja już się do niej przyzwyczaiłem i bardzo ją lubię, ale ona na początku też była taka dość do mnie problematyczna. Często ją wykorzystujesz, czy to jest taki smaczek? Myślę, że na przykład jak gramy koncerty akustyczne Natalii Kukulskiej, to wykorzystuję ją tak mniej więcej w 40%. Aha. To nie jest tak, że on bez niej się nie obędę, bo jestem w stanie zagrać spokojnie koncert na tamtej. Aczkolwiek ona ma walory brzmieniowe, których tamta nie ma. I to rozszerzenie bardzo lubię je stosować. I czy to będą też ballady, czy będzie to jakiś bardziej, powiedzmy, numer z wygarem, to absolutnie ona się zawsze mieści. Tylko jest po prostu dość trudna po prostu do grania. Ciężko na niej zagrać rzeczy, które będą po prostu miały pełno akordów. Zdecydowanie prościej zagrać coś z pustymi strunami. To właśnie, one muszą się odezwać. Żeby się odezwały, dlatego że tak to może... się trochę łatwo ją przytłumić też właśnie ze względu na to. Ale to jest fajna gitara i na pewno nigdy się jej nie pozbędę, bo oddała mi to, co chciałem. Zresztą się dobrze rozegrała. Miałem z nią na początku jakieś takie zamotki, zresztą zwyczajnie, no tak jak mówię, ten gryf mi się nie podobał. Zwyczajnie. Nie pasowało mi to, że on jest taki... ogromny, ale nie da się zrobić dwunastki, która nie byłaby samolotem. Czy jak grasz na dwunastce, to też wykorzystujesz ten system z oktawą odseparowaną, tak? Zdecydowanie tak, aczkolwiek... też za stereo. Pięknie, pięknie. Jest tylko jeden minus tych wszystkich gitar. One wszystkie są takie same. Znaczy, chodzi mi o wielkość. Takie duże są, takie, nie? Takie duże. No to masz coś, mniejszą? Mam coś, co ci się spodoba. Pokaż. Thank you.
zaimponowałeś mi nylonowymi strunami, powiem ci, wiesz? Wiesz co, po prostu słyszałem, dużo się mówiło o ukulele, ukulele, a masz ukulele, masz ukulele. I po prostu akurat popatrzyłem na katalog firmy Gretsch i patrzę, co to za maleństwo jest. Patrzę, gitalele. No i sześciostrunowe, więc fajnie stroję sobie to akurat w G. Nie ukrywam, taki powrót trochę do dzieciństwa, kiedy grałem głównie rzeczy na gitarze klasycznej. Mm-hmm. Tu są nylony, które też musiałem sobie wyszukać jakiegoś takiego bardzo dość cienkiego kompletu. Mm-hmm. I muszę powiedzieć szczerze, że jest to fantastyczny instrument. Pięknie, pięknie, szlachetnie brzmi. Ludzie mają jakąś, nie, może złe wspomnienia z nylonami, ale... No bo nylony, co, jak mówił Jacek Królik, są takie, że jak już zaczynają stroić, to wtedy zazwyczaj trzeba je wymienić. Więc właśnie tego mi brakowało, jak zagrałeś, że wszystko było fajnie, tylko że ona jakoś tak nienaturalnie stroiła, ta gitara. Mhm. Że jak przypominam sobie takie gitary strój nylonowy, to ona nie mogła stroić. No do końca nie. To akurat jest tak, że się udało to wypracować i fajny jest to instrumencik. To jest tak... To jest trochę wiadomo, jest to gitalele, nie jest to pełnoprawna gitara, aczkolwiek ja ją wykorzystuję na koncercie bardziej jako smaczek, ale kiedy ono się pojawia, to też robi wrażenie. Po pierwsze jest malutka, wiadomo, że jak jest mniejszy gryfik, to się nagle gra troszeczkę i szybciej i ciekawe rzeczy też przychodzą do głowy, ale ona przez ten swój sound bardzo przypomina gitarę klasyczną, nie jak gitalele, nie jest gitara do grania. Też by się to oczywiście udało, ale ja ją traktuję, że... Atencji. Naprawdę. Dokładnie tak. I troszeczkę niestety ostatnio leżała w futerale, więc muszę do niej wrócić i oddać jej trochę hołd. Powinna ci zacząć nie stroić, żebyś sobie teraz o niej przypomniał. Czy ja już patrzę, jak struny wyglądają, to myślę, że trzeba w nią troszeczkę ciepłej miłości wymienić te struny. Ot co? Artur Twarowski, miłośnik brzmieni wszelakich, instrumentów wszelakich. A co ma pod nogą, o tym już za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye, bye. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której bym zapomniał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Zapraszamy Was do komentowania, do lajkowania i zachęcamy do tego, abyście stali się naszymi patronami. Szczegóły znajdziecie w linku poniżej. Polecamy się pamięci. Bye, bye.